cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Assassin's Creed. Odczytywanie, w tym odcinku będziemy robić taki mały rekonesans w Damaszku. Zobaczymy, że jeśli zostaniesz wykryty, zabicie kilku ścigających może ułatwić Ci ucieczkę. Ile to wstępnie zajmie czasu? Wiesz, tak zwykle wyjdziemy w praniu. Złodzieju! Jesteś śmieciem! Dokładnie, jesteś śmieciem. Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! Śmiesz kraść w mojej obecności? Zapłacisz za to życie! Błagam, ratunku! Śmiesz kraść w mojej obecności? Zapłacisz za to życie! Złodzieju! Jesteś śmieciem! No, nikogo nie widzę. A jak nikogo nie widzę, to idę sobie do tej misji. Stanir oddał mu swą żywność. A gdy bitwa dobiegła końca, saracyński przywódca zadbał o to, by kupiec został wynagrodzony po 1000 kroć. Po co on to robi? I tak Tamir wyruszył na północ. Po co ktoś miałby to robić? Nędzny złodzieju, ucznę ci za to dłonie! Puść mnie, przecież nic nie zrobiłam! Czemu to robisz? Irytuje! Siak i pizno, no. Nie skończy się dobrze. Całe szczęście, że się zjawiłeś. No dokładnie. Byłabym zgubiona. Kapłan gdzieś nogi pod drzewo włożył. O co chodzi? O, dzięki temu są ci buntownicy. Pokój i bezpieczeństwo, Altairze. Podobno szukasz informacji, które pomogą ci zgładzić Tamira. Dokładnie. Obawiam się, że nie mam nic dla ciebie. Bahir może coś mieć. Chyba jest w okolicy. Mogę dotrzeć, tak? No czas. No fajnie, fajnie to zrobili, nie powiem. Zaraz, kobieto, nie mam teraz czasu. Biegnij, nie ma czasu. Tam jest. Coś ci wpadło w oko? Wysłali zatem ciebie, co? Ciekawy wybór. Choć nie mnie to oceniać. Rafik kazał mi obserwować suk, w którym urządził się Tamir. No i co? Oto czego się dowiedziałem. W okolicy południowo-wschodniego wyjścia z suku zbiera się grupa rozrabiaków. Nie lubią się ze strażnikami. Znajdź sposób, aby zaskarbić sobie ich przychylność. A z pewnością ci się przysłużą. No dobra. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Zawsze nim było. I naszym nie, teraz bo trochę za szybko, co? Jakbym mógł go zabić? Krzyżowcy muszą zostać. Podkreślam trochę na mieście, wezmę więcej tych bojowników, wiecie, oni się mogą przydać. Tamir poczeka, nic mu nie będzie. Czyli trochę sobie pożyje. Tak zginie i tak zginie. Czy w tym odcinku, czy w następnym. To za różnica, nie? No, uratujemy trochę mieszkańców, niech nam będą wdzięczni i tak dalej, i tym podobne. Tam są ten cały ten bazar, czy coś takiego. Miejsce
Nie ma lepszego kupca ode mnie! Tak, ty! Chodź! Chodź, zobacz, co sprzedaję! Słuchajcie, obywatele! Jeśli macie dość byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć moje! Są niezrównane! Coś ci się podoba? Chcesz tanio kupić? Chodź do mnie! Podejdź, podejdź! Jestem do... sobie usiadł na ławeczce tutaj. Mam to, czego ci trzeba! Jestem tego... Mówię, że to szczury! Nie, to dzieci! Słyszę ich śmiechy! Szczury czy dzieci, tak czy owak ten hałas nie sprzyja handlowi. Ktoś musi wspiąć się na te belki i zrobić z tym porządek! Ciekawe, jak się tam dostają. Pewnie przez centralny dziedziniec. Powinniśmy poprosić straż, by się tym zajęła. Ha, oni są zbyt zajęci polerowaniem tyłka swego pana. Nie masz po co tu stać, odejdź! Bujaj się, Fagasie, będziesz jeszcze mówił, co tam robi. Co on to robi? Nie rób tego pięknego! Złodzieju! Jesteś śmieciem! Hej! Wyglądasz znajomo! Przestań, proszę! Tak? No to patrz! Nie wiem! Całe szczęście, że się zjawiłeś! Jeszcze chwila i byłabym zgubiona! Daj tam, co by ci zrobili czterech mężczyzn na babka? Cenie. Mam wiele rzeczy, zbyt wiele rzeczy. Tu jest ta wieża, dobra. Co on robi? Wspinał się, nie widzisz? Widzisz to? O nie, znowu. Co tu się stało? Przechwycili się chłopaki, co się miało stać. Trzymać, zanim zrobi sobie krzywdę. Spali na ryj. Tak to jest. Więc w okolicy jest morderca. Ptaszek poszedł. Spadaj. Nie będziesz tu jajek znosił. Nie mam czasu na ciebie. Chodźcie, ludzie! Chodźcie, zobaczcie! Przestań, proszę! Nie uwierzycie w mnie! Nędzny złodzieju, uczcę ci za to dłonie! Co ja złego zrobiłam? Przecież proszę! Śmierć niewiernemu! Niewiernemu! Dokładnie! Zabić niewiernego to nie grzech, to ścieżka do nieba. Tak właśnie było w tym filmie Królestwo Niebieskie. Bardzo dobry film, polecam. Że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Byłabyś dziewczyna, oj, byłabyśmy ci skopali as. Wiem, że gdzieś tu jesteś! Po co mówisz? A skoro mówisz, gdzie jest sprawca? Mnie już tam dawno. Altairze, potrzebuję pomocy. Zabrałem coś jednemu z ludzi Tamira i teraz mnie ścigają. Proszę, odprowadź mnie w bezpieczne miejsce, a podzielę się z tobą. Dobrze, odprowadzę cię. No, to mi strażnicy wypierdolą, co? Się w tak, tak po prostu.
O, a ciebie nie zauważyłem. Ciebie zauważyłem, ale mnie za późno na akcję. No chodź, 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 chodź. Jesteśmy już bezpieczni. Dalej dam już sobie radę. Mam nadzieję, że to pomoże ci w twym zadaniu. To chyba jakieś zaproszenie. To zaiste ciężkie czasy. Kto mógłby zrobić coś takiego? Co tak bisi roz jak żaba? Rozciągnięty do góry, chłopie. Jak ładnie wyszło na tym skoczeniem tu. Każda szczelinka, wszystko ten będzie, wespnie się. Niezły gościu. To szlak. Dobry? Koniec twojego życia! No zamknij się, czego tam się drzesz, baranie. Nas tak wysoko dostał w ryj i jeszcze się drzeże, myślę. No ale to władzi w górach jeden, no. Nie muszę wierzyć, ale dobra, nagrywamy. Mam wiele rzeczy zbyt. Chyba się dokąd śpieszy. Bardziej uważać? Gdzieś będzie punkt. Tam chyba to. Ta wieża, to zawsze jest wieża. Ciekawe, czy ktoś go ściga. Jakby tam nie było, to zawsze będzie wieża. Słuchajcie, obywatele! Słuchamy. Jeśli byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć moje, są niezrównane! Salahadin, nie wątpię o Saladynie. No i do góry. Ogólnie wiem, że to jest jedna z pierwszych gier, jeżeli chodzi o Assassina, Assassin's Creed, w ogóle całą serię, która mnie naprawdę zaciekawiła. I wiecie, przechodziłem tą grę od dechy do dechy. Że tam wiadomo, no nie szukałem specjalnie wszystkich flag. Bo po co? Bo jakoś nieco popularnie potrzebne. Ignorancji, przemocy, szaleństwa! Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Tu muszę kogoś pokraść. Ten człowiek chyba się śpieszy. Mam to, czego ci chodźcie trzeba. Ludzie! Chodźcie zobaczyć, co mam! Coś trzeba zrobić. To tylko no, kwestia czasu, zanim odkryje to ktoś inny. Powiedz mu więc, bezpieczeństwo Suku leży w jego interesie! Nie spotka się ze mną. Jest zbyt zajęty jakimiś nowymi sprawami. A znasz no, nic?
Już próbowałem. Bez jego rozkazu nie kiwną palcem w bucie. Co zatem zrobisz? Pójdę do Abul Nukuda. Króla kupców? Ha! Nie przyjmie cię! Nie musi. Napisałem do niego list, w którym wyjaśniłem problem. Może przeczytać i zdecydować. Irytujesz mnie! Co ja złego zrobiłam? Powiedz proszę. Czy nikt mi nie pomoże? Złodzieju! Jesteś śmieciem! Ilu? Dwóch, trzech, czterech. No dobra. I ciach, i ciach. Zamknij się, tam kwiczą, nie? Pomocy, pomocy. Ten z głowy. Ależ tam udało mi się. Ja wiem, jaki możesz znaleźć sposób, dziewczyna. Okej. Przychodzisz we właściwe miejsce. Nie ma lepszego kupca ode mnie. Mam to, czego ci trzeba. Jestem tego pewien. Zobacz, czy nie mam racji. No proszę, jakieś szczelinki, wszystko, jak się ładnie chodzi. Pani to zrobili właśnie taki ten a la parkour, może coś takiego, nie wiem, rodzaj nawet. Ten free run taki, co robi tu asasyn, no to naprawdę, wiecie. Jakaś szczelina, jakaś, nie wiem, pęknięty tynk, czy coś takiego. To już tam łazi. Naprawdę zapieprzy. Chodźcie wszyscy! Mam wiele do sprzedania! Czego to robisz? Co ja zrobiłem? Ja to machaj! Niewierny! Gin, niewierny! Oj, ciągnąłem, ale mamy tego, co trzeba, co? Daj szybszy był, no. Ale teraz ja byłem szybszy. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. O, co się stało? Nie wszyscy, tam się nie chce lecieć już. Tu sobie powiedzmy. Jak to się stało? Czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają? Mam wiele rzeczy. Panie, wyglądasz jakbyś chciał. Kogo zmusiłem? Nikt coś pomoże. To koniec twojego życia. Ty umrze. Tak, panie kapelnika, wszyscy uciekają. A tu jeszcze jeden się przyleciał. No i co tam, nie? Słyszę o twoim poświęceniu. Dobrze, niech słyszą, niech słyszą. Ale teraz muszę się gdzieś tutaj wysoko wspiąć, tak jakiś człowiek. Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Wszyscy przeklęci. Przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą. Krucjatą w imię czego? Ignorancji?
przemocy! Gość wyluzuj, tam się podnieca, nie wiem. Kruciaty były, wymordowali cholerę ludzi, to winy to, winy Chrystusa. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na... No wiecie, Bóg tak chciał i TP, i TD. To było oczywiście wiadomo jedną wielką ścianą. Wiem, że musimy wejść. Nie mam pojęcia. Już na pewno widzicie, musimy iść. Stawiamy sobie na naszym cokoliku i znowu synchronizację. Dokąd śpieszy? Złodzieju! Jesteś w świecie! Nie powinien tak pędzić. Czy nikt mi nie pomoże? Na koniec twojego życia! Ależ tak praktycznie z biegu wskoczyłem, nie? To morderca! Jak kogoś zabił? Nie zabiłem kogoś, bo jest strażnika. Jest jakiś gość z nożami, podszedł dwa ciosy. Dzięki ci. Dzięki. Pokąd robisz w polu. Ci odpłacić za twą dobroć. Za stara jesteś. Niech Bóg się zlituje. Straże! Razem odniesiemy sukces. Ruszył na pomoc. Rozmyślając nad tym, co zrobić ze swym towarem, który bez wątpienia wkrótce by zginął. A to byłby kres mej opowieści i życia tego biedaka. Chciałbym być dalej, a tak już jest tu. Los jednak zdecydował inaczej. No. Na co czeka? Nikt nie zna go lepiej ode mnie. Chodźcie! Posłuchajcie mojej opowieści o niezrównanym księciu kupców. Nikt nie zna go lepiej ode mnie. Dobra, nie chodzi mi, jak dobrze go znasz, czy to jak dobrze go poznałeś, nie wiem, głębnie, dogłębnie, czy jak tam. Ale na razie nie mam czasu, gościu. Tylko jakieś tam wywody. Nie mogę się go sprać. Kartyński przywódca zadbał o to, by kupiec został wynagrodzony po 1000 kroć. Hej! Wyglądasz znajomo! Było to tak? Tuż przed Chitinem. Saracenom brakowało żywności i rozpaczliwie potrzebowali dostaw, których nie było nigdzie widać. Niektórzy mówią, że dobra, gdyby nie Tamir, ludzie Salahadina z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. Wynocha! No już idę. Idź przeszkadzać innym. O, a co to? Wydaje mi się, że sporo wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuje. Wiem tylko to, co opowiadam, nic więcej. Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj, czekaj! Jest jedna rzecz. Mów dalej. Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie, czekaj, posłuchaj! Nie dla Salahaddina, dla kogoś innego.
Herb na broń jest inny, nieznany. Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego. Lecz kogo, nie wiem. Wszystko? Tak, tak. Powiedziałem wszystko, co wiem. Zatem musisz odpocząć. Zatem musisz odpocząć. Tego ci położył się spać, no. Momentę podpiszę. Przestań, proszę! Robisz mi krzywdę! Niech zapłacisz za to! Zaklęty niewierny! Chwała Bogu, ocaliłeś mnie! Któremu? Bo on jest tam pewnie tylko Allah, co? Kto mógłby zrobić coś tak strasznego? Braje, i jeszcze tu mi został jeden punkt. To jest w stronę tamtą. No dobra. Boże Wszechmogący! Warto mi tych wojowników, bo wiecie, jak się gdzieś ucieka przed kimś, czy coś takiego, to później mamy... Oni tam, jakby powiedzieć, spowalniają, o. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych chciałby... Spowalniają tych strażników i wiecie, no ja mam wolną drogę, żeby... zwiać. Bo oni przytrzymają, czy coś, tak? Przytrzymają, to on mnie nie zaatakuje, mogę go pociąć, nie? Stoję tu dziś przed wami, by was przestać. A jak nie, no to chociaż go przytrzymają, to może uciec. Zajmie Jaffę. Nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy... Lub coś takiego, no. Nie zawsze to korzystałem z tego w ten sposób. Ich nie można wynająć chyba, czy nie wiem, nie pamiętam. Jak ich nie można wynająć, no to można tylko, nie wiem, biegać ze strażnikami do kuli, żeby nam pomogli. Szejtan kryje się wszędzie, obserwując i czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie, bądźcie silni jak Salahadin. Czy nikt mi nie pomoże? Wehak. Niewierny! Tak, niewierny. Ach, szybszy był, cholera. Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by cię odprawić do twojego domu. Który za to odpowiada. Dobra, mamy zapisywanie, także myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Mamy bojowników znowu. Więc w końcu się spotykamy. Co? Czekaj, coś. Co ja ci zrobiłam, nikczemniku? Proszę, pomóż mi! A tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Nie robisz tak fajnie? Ja ale tak fajnie nie będzie. Za szczytem. Umrzeć w służbie Boga. Umrzeć w służbie Boga. Co wierzymy? Nie ma większej chwały. Na tym zakończymy ten odcinek. Życzę wszystkim miłego dnia. I na razie, cześć.